Siemano, z tej strony Prozura i chcieliście coś z Cyberpunka Edgerunnersów, dlatego stwierdziłem, że dawno nie było Blendera, dawno nie modelowałem nic w 3D, a że jestem w tym dalej tak samo siermiężny jak kiedyś, to żeby umilić czas wszystkim fanatykom Rebeki, zajmiemy się modelowaniem właśnie jej. Oczywiście dzisiaj Asus ZenBook Pro Duo klasyczek, linki do niego w opisie, ale o tym mówię, jest opcja General i tutaj raczej się wszystko robi, z tym, że ja robiłem w sculptingu do tej pory i tam też będziemy to prowadzić. Zmieniłem lekko kadry, dajcie znać, czy ta kamera fajniej siedzi. Mam nadzieję, że będzie tu lepiej widoczne wszystko i że nie ma nic dziwnego pod stołem. Tutaj, kurczę, no dobrze, nieważne. Słuchajcie, tym sculptingiem sobie będę działał z tego względu, że no ja się tym tylko i wyłącznie tym się nauczyłem bawić, nie? Pozwólcie tylko, że sobie odpalę na ekranie drugim już sobie tutaj pyk, dokładnie. Tutaj mam parę takich fajnych grafik właśnie bezpośrednio z serialu animowanego. Z tym, że no nie wiem do końca, co ja tutaj chcę wykonać. No zrobimy headshota, czyli będzie główka, będą na pewno łapy te stalowe. Jakby się udało właśnie głowę z tymi rękoma zrobić, takie po piersie, no to byłbym bardzo, ale to bardzo zadowolony. Czy to się uda? Na razie nie obiecuję, zobaczymy, jak to będzie szło. Ale znacie mnie, więc lecimy po prostu do przodu. No trzymajcie kciuki, że to siądzie. Zacznijmy od twarzy, dobra. Nie znam się aż tak na technikaliach, więc nie wiem dokładnie, jak działa Dym Topo, ale z tego, co wiem, to zwiększa to ilość chyba heksagonów albo tych trójkątów, z tego względu, że mamy mniej spikselowany posąg, mniej spikselowaną rzeźbę wtedy. Widzicie? Teraz są płynne te ruchy. Jeżeli dałbym 12, czy tam nawet 40, to może nie, ale no dajmy tam bliżej 12, tak jak było na początku, no to mamy z automatu coś takiego, widzicie? Robi nam się dużo bardziej low poly niż na trójeczce, więc lecimy z trójeczką. Dobra, mam tutaj twarz i teraz tak, ona ma stosunkowo okrągłą główkę z tego co widzę. Musimy stworzyć coś na kształt głowy, żebym nie wiedział, gdzie ja kurde jestem, bo w każdym razie żeśmy dochodzili do wniosku, że Rebeka chyba jest najbardziej, naszym zdaniem ona była tą faktycznie prawdziwą edgerunnerką z tego względu, że od początku do końca była kurde prawdziwa, nie zdradziła nikogo i tak dalej, nie? Co było tu, jak na ten serial to naprawdę dużo, okej? Okay? Bo tam się naprawdę sporo podziało. Dobra, czekajcie, muszę to wklęsnąć troszkę, nawet nie wiem, czy zaraz nie zaczniemy od początku, bo trochę tu zgubiłem. Tak, dobra, jednak jest okej. Okay. Dobra, nakładamy już te kształty buźki okrągłej. Dobrze, mamy jej buźkę, powiedzmy, że jest git. Dobra, jest w porządku. I teraz tak, dokładamy tutaj na tej warstwie po prostu dalej, nie? Ja to dobrze kombinuję, nie jestem przekonany, ale no dobra, okej. Nie, ogólnie, jeżeli macie jakieś wskazówki odnośnie modelowania w Blenderze, przede wszystkim od tego, od tej opcji generalnej, nie? Bo tam na pewno można dużo więcej zrobić niż to, co ja teraz tutaj tworzę. To proszę was, zostawcie w komentarzach mi takie wskazówki, co mógłbym tutaj zrobić, żeby to poszło lepiej. Bo no nie będę ukrywał, że jestem totalnym noobem, jeżeli chodzi o Blendera, nie? Dla mnie strasznie dziwne ułożenie oczu jest tutaj w tej postaci, ale no muszę sobie to przełknąć i tyle, nie? Dobrze, jest w porządku. Tutaj to ucho będzie rozcięte w tym miejscu, tak samo w tym miejscu, cyk. Co ja teraz robię? Mam szyję, więc robimy też po piersie, nie? Potem będziemy to bardziej modelować oczywiście i tak dalej, więc tu spokojnie. Na razie dodaję formę, żeby cokolwiek było tutaj do wymodelowania dalej. Tu będzie już ta kurta dookoła, więc możemy sobie na tym przystopować. Czy jest jakiś wygładzacz? Poczekajcie. Inflate, layer, clay tandem. Możemy to po prostu wypełnić? O nie, dobra, to czekajcie. To z drugą stronę działa. Fil działa nawet nieźle, więc te wszystkie luki tutaj wypełniamy od razu tym filem. No, fil działa nieźle, dobra. Czegoś się uczymy, słuchajcie. Czegoś się tutaj powolutku uczymy. Ale słuchajcie, do odważnych świat należy, jak to mówią, więc ja się tym po prostu dalej będę bawił. Dobrze, teraz tak, szyję tutaj zarysujemy sobie mocniej, cyk, tylko mniejszym tym. W porządku. Tam oczywiście te stripsy. Naprawdę fajnie służą te clay stripsy do tego, żeby robić takie pasma włosów, tak szczerze, już jako ilustrator mówię. No, wygląda to całkiem nie najgorzej. Tam cyk, okej. Okay. To jest czoło, w porządku, to będzie jej twarz, zaraz się tym zajmiemy. Dobra, nie jest najgorzej, na razie to musi wystarczyć, nie? Tu zrobimy tylko to przebicie pierwsze. Ja potem znajdę jakiś blend i będę to wygładzał, bo nie wierzę, że nie ma czegoś takiego, nie? Ale ja nie wiem, czy ja potrafię aż tak dobrze wymodelować. No, powiem tak, spróbuję, ok? Potem jeszcze będziemy dodawali szczegóły na koniec, więc spokojnie, jakby nie spieszy mi się tutaj, żeby to zaraz kończyć. Więc na luzie. Ale to nic, zaraz tu zaczniemy dodawać do tego. Ważne, żeby kształt się jakkolwiek zgadzał z tym, co było w serialu, bo ja tutaj poleciałem mocno po bandzie na początku. Ja naprawdę jestem ciekaw, jak tutaj inni twórcy pracują w Blenderze, bo na pewno jest dużo prostszy sposób niż to, co ja teraz robię, ale ja nie wiem.
Ja naprawdę, ja widziałem wasze komentarze już kiedyś, żeby mi pisaliście, że kurczę, przecież prozu, możesz to zrobić zupełnie dużo prościej, wiesz o tym, nie? A ja mówię, no nie wiem, stary, nie wiem, tak się okazuje, że nie wiem, nie? Więc jeżeli macie jakieś fajne sposoby, jak sobie ułatwić pracę w Blenderze, to możecie mi podrzucać serio w komentarzach, bo no, nie pójdzie to na marne, przyda mi się to. Dobrze, ona ma dosyć wysoki ten kołnierz, więc ja ten kołnierz również robię wysoki. Tym grabem oczywiście. I zobaczcie, jakoś idzie, nie? Czy tak się powinno robić? Pewnie nie. Czy tak robię? No robię, bo tak mi ostatnio zadziałało. Proszę bardzo, pierwsze pół godziny minęło, bo mi się aparat wyłączył, więc dajcie mi sekundkę. Leci kolejne pół godzinki, więc pół godziny mamy już za sobą, zobaczcie. Czyli sporo zrobiliśmy jak w pół godziny, tak mi się wydaje. Chyba nawet nie najgorzej jak na pół godziny. Ciekawe, czy jest jakiś sposób, żeby to zrobić lepiej, szybciej i dokładniej na przykład. Na pewno jest. Dajcie mi chwilkę, zajmę się tym i zaraz do was wracam, jak to już będzie gotowe. To mi nie crashuje. Właśnie, jest to ciekawe. Czyli to się różni czymś. Co to jest? Sculpt Draw. Czyli to nam skulptuje, a te clay stripsy nam nakładają na już istniejącego sculpta, jakby dodatkowe paski. To są rzeczy, których ja, zobaczcie, nie znam jakby ich metodyki, nie? Ale warto to wiedzieć w takim razie na przyszłość. Wracamy, robimy sobie tymi clay stripsami i będę musiał pociągnąć w dół tym filę i wtedy z tego fila rozciągnąć dopiero grabem na dole, jak już będziemy mieli dosyć dużą warstwę budulca. Widzicie, to nie jest takie proste, jakby się myślało, nie? Dobra, ja bym to śmiało mógł teraz screenować i wrzucać do Photoshopa, więc tam już raczej wiecie, co będę robił. Dajcie mi moment, ja to wrzucę do PS-a i pobawimy się jeszcze troszeczkę tym i zobaczymy, czy Rebeka będzie jakkolwiek siebie przypominać. Siemano, z tej strony Prozus, postprodukcji. Słuchajcie, jak dobrze wiecie, mój kontakt z Blenderem zawsze zaczyna się i kończy na tych materiałach, więc tak po kilku miesiącach często przypominam sobie, że jest coś takiego jak Blender i chyba coś tam w nim potrafię, za każdym razem zastanawiając się nad większością narzędzi, co jakie narzędzie robi. Wiem, że ta buźka jest trochę za okrągła i ogólnie ona mi trochę za bardzo chubby wyszła, jakby tego nie nazwał. Ale wydaje mi się, że tym Photoshopem, lekkimi cieniami, podkręceniem i narysowaniem całej twarzy przede wszystkim, bo w Blenderze w życiu bym tego nie potrafił zrobić, podkręciłem wszystko i mogę mieć tylko i wyłącznie szczerą nadzieję, że wam się podoba i że będziecie chcieli więcej materiałów właśnie z Blendera. Zapraszam na efekt finalny. To jest skończona Rebeka z Cyberpunk Edgerunner. Słuchajcie, nie jest identyczna, nie jest idealna. Jak widzicie, mam tutaj, kurczę, delikatną rozbieżność, ale wydaje mi się, że naprawdę niezła robota, jak na półtorej godziny może? Tak mi się wydaje, że półtorej godziny mi to zajęło. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, kogo następnego mam wymodelować. Czy mam coś zrobić z Cyberpunka, czy mam zrobić coś zupełnie z czegoś innego? Piszcie, a ja postaram się to odwzorować najlepiej, jak potrafię. No jest dużo błędów, szczególnie na tej mimice, ale już nie chciałem poprawiać i tweakować, tutaj ustawiać ust. Uznałem, że tak jak wymodelowałem, tak musi zostać, więc wyszła nam delikatnie dziwna, ale raczej każdy, kto na nią spojrzy, będzie wiedział, że to Rebeka. Dziękuję za dziś, słuchajcie, byłem Prozurak, byliście wy. Mam nadzieję, że Prozuraki, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zostaw subskrypcję, dołącz do ekipy i co? Łapka w górę, mile widziana, a my widzimy się również niedługo. Cześć!